Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość dnia Telewizji Wałbrzych, Rafał Żak, twórca Domu Kultury. Dzień dobry, cześć wam. Cześć. Cześć, Tomku. Targi sztuki rękodzieła rozpoczęły działalność Domu Kultury w ostatni weekend. Jakie wrażenia po tym szaleńczym weekendzie? No bardzo pozytywnie, jestem zaskoczony. Było mnóstwo ludzi. Od rana już my zaczęliśmy wpuszczać wystawców koło godziny 8. Od razu był tłum. Ten tłum, różne fale tego tłumu powiększały się albo zmniejszały. O 14 nastąpił lekki spadek, do 17 było cały czas praktycznie tak gęsto od ludzi, że nie szło się tam przeciskać, bo jak w puszce po prostu z sardynkami. Najbardziej ucieszyło mnie ta bogata oferta i wspaniałe rzeczy, które ludzie robią po domach, o których nie miałbym pojęcia. Różne artystyczne rzeczy, rzemieślnicze, użytkowe i takie no, dekoracyjne, bardzo fajne rzeczy, też dużo jedzenia. Także wrażenia bardzo pozytywne. Ale powiedz, czym będzie twój prywatny dom kultury? Będzie tak, jak sama nazwa wskazuje, będzie domem kultury, ale ja nie skupiam się tylko na muzyce i takich artystycznych działaniach, ale będzie też potężna aktywność. Po co go w ogóle uruchamiasz? Przede wszystkim uruchamiam to dla siebie, ponieważ było to moje marzenie, posiadanie takiego miejsca, możliwość organizacji koncertów i różnych fajnych, ciekawych imprez. Jest mnóstwo ludzi, którzy robią bardzo fajne rzeczy w domu, ale nie mają gdzie się z tym pokazać. Ja różnego rodzaju imprezy robię od ponad 30 lat. Wiem o tych ludziach. Postanowiłem dać im to miejsce, ale naprawdę nie skupiam się tylko na kulturze, ale będzie aktywizacja bezrobotnych, będzie yoga, tai chi, będą różne sporty, kursy. Będzie mnóstwo warsztatów, gdzie będzie można się nauczyć ciekawych rzeczy. Potem to wcielać w życie, z czasem zacząć zarabiać na tym i chcę po prostu wyciągnąć ludzi z domów, żeby spędzali fajnie czas, niekoniecznie po prostu w czterech ścianach, ale żeby wyszli do ludzi, integrowali się i robili coś fajnego w życiu. No i taka jest idea, w skrócie. Jak sobie wyobrażasz, jak będzie działał twój dom kultury? Bo to przyjmie jakąś sformalizowaną tak, formę? Będzie... Będą jakieś stałe dni występów artystów, nie wiem, zajęć jakichś? Na razie to do... Myślę, że do jesieni będą to takie pojedyncze strzały, jak warsztaty i koncerty. A później, jak otworzę drzwi, moim marzeniem jest, żeby te drzwi się nie zamykały całą dobę. I wiem i mam odzew taki od ludzi. Ludzie chcą różne rzeczy prowadzić, ćwiczenia, kursy, imprezy muzyczne. I wiem, że tak będzie po prostu. Zrealizuję to marzenie i naprawdę tam nie będą się zamykać drzwi, ponieważ no, ci ludzie nie mają gdzie wyjść z tą ofertą, a ze mną można się dogadać i ja ich ugoszczę. I będziesz robił to tak pro bono, czy będziesz pobierał od tych wszystkich artystów, chętnych, twórców pieniądze? Jak to będzie działało? W planach w najbliższych dniach mam założenie w fundacji pro bono. Czyli będą środki na to, żeby ludzie nie musieli się martwić o pieniądze, ani ja. Będę realizował po prostu wszystko, co może Fundacja Pro Bono. Będą środki, które realnie no, zaczną spływać za rok z tej Fundacji Pro Bono, bo tak to wygląda, że dzisiaj klikam projekty, a za rok albo mi je zatwierdzą, albo nie. Mam ogromną pomoc w tych dokumentach i prawną od ludzi i w ten sposób to będę realizował. Dopóki nie zaczną spływać te środki dla Fundacji Pro Bono, to będą imprezy biletowane, a warsztaty też za jakąś tam drobną opłatą, żeby nie było to za drogo dla mieszkańców Wałbrzycha, ale też żebym ja miał
na utrzymanie tego, na remonty i... Tak, no bo wszystko kosztuje. Energia kosztuje, tak, woda tak. kosztuje, utrzymanie budynku. Tak, to są ogromne koszty. Sam podatek od nieruchomości to jest 1500 zł miesięcznie za to miejsce, więc chcę na razie tak... tak funkcjonować, że będą to imprezy czy warsztaty za opłatą, a później w ramach fundacji. Też mój kolega radny podpowiedział mi, jak zdobyć środki, nie mając jeszcze tej fundacji, z tym, że to takie są małe środki. Taką podstawową działalność. Tak, na podstawową działalność. Jasne. Ale które mi wystarczą na realizowanie właśnie tego typu rzeczy, o których przed chwilą mówiłem, okay. zanim to wszystko się zmieni w miarach fundacji. Dom Kultury będzie w zamierzeniach powstał i będzie twoją działalnością, twoim biznesem, a nie instytucją miejską. Nie. Ja to realizuję samemu i w ten sposób chciałbym działać. Czyli poprzez, nie wiem, rozumiem, wynajem pomieszczeń twórcom, artystom, każdemu, kto chce cokolwiek realizować. Kto chce coś zrobić, chce zaśpiewać, dać koncert, tak, jakieś zajęcia poprowadzić, tak? Tak, tak. Będzie scena. Co się będzie działo właśnie? Co dalej? Będzie mamy scena, pierwszy, tak. Mamy pierwszy weekend za nami. Jesteśmy po spotkaniach z ludźmi, którzy tworzą jakieś rękodzieła artystyczne. Tak? Co będzie działo się dalej? Jarmarki będą takie tego typu, jak były w sobotę. Jarmarki będą realizowane co miesiąc, co półtora. Będą koncerty rockowe, co było moim marzeniem, ponieważ no, uwielbiam muzykę na żywo. W kwietniu na pewno będzie koncert moich przyjaciół z Luny, przepraszam, z In the Name of God. To będzie death metal i ich 15-lecie. I tak do jesieni, myślę, będą to takie, nie będzie cały czas ten dom otwarty, ale będą to takie pojedyncze strzały i można to obserwować na fanpage'u tego miejsca oraz na moim profilu. To chyba najlepiej w ten sposób, ponieważ... Ale na jakich zasadach sam Dom Kultury będzie działał? Otwierasz drzwi dla wszystkich? Czy Otwieram drzwi dla wszystkich, nie zamykam się na ludzi w żadnym wieku. Teraz jak to realizowałem i też szeroko reklamowałem, też dzięki wam, dziękuję za to bardzo, to jak gdziekolwiek wyszedłem na miasto, to podchodzili ludzie do mnie w każdym wieku, bo od nastolatków po 80-latków, a nieraz i z ludzi starszych i pytali się mnie, czy mogą przyjść na przykład ze sztuką, którą tworzą, z muzyką, którą gdzieś tam sobie realizują, czy będą dancingi. Ja powiedziałem, że wszystko będzie, nie zamykam się na nic, bo nie chcę się zamykać, chcę, żeby to było dla wszystkich, a wiem, że takich miejsc brakuje w naszym mieście, w naszym regionie, a dla mnie to będzie no, po prostu spełnienie marzeń, żeby tym ludziom pomóc, a też poznam fajne rzeczy, którymi oni się zajmują i niekoniecznie mogą gdziekolwiek to realizować. A myślisz, że sukcesem będzie takie miejsce, w którym będzie wszystko, tak jak mówisz, odpowiadasz ludziom, którzy cię zaczepiają? Nie będzie wszystkiego, bo nie będzie mu słabej muzyki. Tutaj nie pójdę na kompromis. Musi mieć wszystko jakość, ręce i nogi. Na pewno nie będzie tam disco, nawet jakby mi ktoś dał duże pieniądze, chyba że w poniedziałek po prostu mogę zrobić taki dzień dla muzyki, która mnie kompletnie nie interesuje, ale jeśli będzie to miało ręce i nogi, jeśli to będzie miało jakość, ja zobaczę, że to jest wartościowe, to nie zamykam się na nic, a jeszcze pomogę tym ludziom, jeśli mieliby jakieś obawy ruszeniem z tym, to zachęcę im, pomogę, służąc moim doświadczeniem. Jesteśmy już kilka dni po tym, co się wydarzyło w Domu Kultury. Jaki odbiór jest startu? Odbiór jest ogromny. Wystarczy wejść na mojego Facebooka, co tam się dzieje i też oglądając relacje czy zdjęcia ludzi, bo no, było mnóstwo osób. Cały czas spływają do mnie zdjęcia.
linki do Facebooka i do innych portali społecznościowych i ludzie się cieszą. Cały dzień dzisiaj i wczoraj odbieram informacje i ludzie mi piszą mnóstwo bardzo fajnych rzeczy o mnie. Nie będę tu cytował, bo to... Czujesz, że jest potrzeba taka miejsca, że bardzo. Jest potrzeba stworzenia miejsca dla niszowych artystów, którzy przyjdą i pokażą swoje dzieła. Tak, jest ogromny odbiór tego, ludzie non-stop piszą, dzwonią, wysyłają mi telefony swoje i nie ma takiego miejsca u nas i ja jestem taką odpowiedzią na to, na zapotrzebowanie dla tych ludzi. Na pewno ze mną się łatwiej dogadać niż z jakąkolwiek instytucją, ponieważ tam trzeba dochować pewnych procedur, a ze mną można to zrealizować łatwiej. I też nie każda instytucja chce realizować jakieś małe projekty, czy pokazywać człowieka, który namalował 5 obrazów, ale jeśli zrobię wystawę 10 takich ludzi z 5 obrazami, to już wypełnię dużą przestrzeń u siebie, do tego dołożę muzyczkę od siebie. Chciałbym właśnie realizować, łączyć wystawy zdjęć, wystawy fotografii. Ja samemu zajmuję się fotografią i różnej sztuki. Chciałbym to łączyć zawsze ze sobą, żeby to nie była jeden rodzaj sztuki, tylko połączone. Na przykład jak będą wystawy zdjęć czy obrazów, chciałbym, żeby zawsze do tego była muzyka na żywo. I w ten sposób mieszać ze sobą różne sztuki, żeby to jedno przyciągało drugie. Mówisz, że Dom Kultury, powstanie Domu Kultury było zawsze twoim marzeniem, że chciałeś to robić, chciałeś poświęcać się dla artystów, twórców, dawać miejsce do tego, by się pokazywali. Jak widzisz Dom Kultury, swój Dom Kultury za 5 lat? Za 5 lat tam nie będą się zamykać drzwi i okna. Tak widzę, bo mam ogromne kontakty, mam ogromny odzew dzięki wam i reklamie w takich środkach dużych jak wasze, w takich mediach. I mam wielki odzew po prostu od ludzi i wiem, że to się uda. Też jest to całe moje życie i przez to życie nazbierałem kontaktów ogromnych. I widzę, jaki jest odzew, więc wiem, że to się spełni, to moje marzenie. Tylko jeszcze popracować muszę troszkę nad tym i z ludźmi i będzie dobrze. I co za tych 5 lat Wałbrzyszanie będą mogli w twoim Domu Kultury obejrzeć, czego doświadczyć? Już jesienią, jak wszystko dobrze pójdzie, będzie scena dla ludzi w każdym wieku, bo wcześniej, jeszcze z 2-3 miesiące temu mówiłem, że tak po cichu do siebie i do znajomych, że to będzie scena dla młodych, ale przemyślałem to i już na dzień dzisiejszy wiem, że będzie scena, będzie mikser, będą instrumenty, będą mikrofony, ludzie będą mogli przyjść ze swoimi instrumentami, będzie nad tym czuwał akustyk, będzie można realizować sobie zespoły. Też mam bardzo duży odzew od wałbrzyskich zespołów, które mają kłopoty z salami do prób i chcą do mnie przejść. Więc muzycznie to będzie w ten sposób działać, że będzie scena, będzie można realizować się, robić próby i dawać oczywiście koncerty później, bo to... Taki muzyczny bo to jest park. Tak, bo to jest skutek. Będzie to skutkiem tych wcześniejszych działań. Będzie mnóstwo warsztatów i kursów, bo nawet koleżanka do mnie zadzwoniła z podstawówki. Pozdrawiam Magdę. Chcę realizować różne wspomaganie bezrobotnych, ale na różnych poziomach, poprzez różne często dosłowne albo i niedosłowne aktywizowanie ich na różne sposoby. Będzie mnóstwo warsztatów i naprawdę tam nie będą się zamykać drzwi, wiem o tym. A co chciałbyś, żeby dominowało w twoim Domu Kultury? Muzyka, sztuka w postaci wystaw malarskich, czy może jakieś warsztaty, może też kursy wspomagające mieszkańców na różnych poziomach, nie wiem, wiedzy? Ja najwięcej zajmowałem się muzyką w życiu i fotografią, więc ja będę parł w tym kierunku.
a moi znajomi będą robić różnego rodzaju warsztaty. Ja przede wszystkim będę realizował wystawy zdjęć moich znajomych z całej Polski, z którymi od wielu lat organizujemy plenery fotograficzne, gdzie spotyka się kilkadziesiąt, kilkanaście, ale też często powyżej 100 osób i robimy tam przez kilka dni zdjęcia. Więc ja będę szedł w tą stronę, będę służył swoją wiedzą i umiejętnościami, ale też będą kursy dla początkujących fotografów, bo każdy kiedyś zaczyna, ja też kiedyś zaczynałem. Pomagali mi tutaj znajomi z Wałbrzycha, których najpierw podpatrywałem, potem byli moimi kumplami, dalej są moimi kumplami. I będą to warsztaty od fotografii od podstaw. Później bardziej zaawansowanej fotografii, ukierunkowanej, w zależności kto co tam będzie potrzebował, to ja służę swoją wiedzą i moi znajomi. A znajomi będą realizować co innego, inne po prostu rodzaje sztuki. Na tych wystawach moich fotografii będę się starał, żeby zawsze był zespół na żywo. Tak jak wcześniej powiedziałem, żeby to się zapętlało, bo jedna osoba woli fotografię, druga muzykę, więc ja to tak połączę, żeby i żeby osoby, okay, które lubią muzykę, i osoby, które interesują się fotografią czy inną sztuką, zawsze i skorzystały trochę tu i trochę tam z tego. A czy taka niszowa działalność w centrum Wałbrzycha ma szansę się utrzymać? Według mnie tak, ponieważ tu nic nie ma. Ja słucham głosów ludzi od nastolatków do ludzi starszych i oni nie mają się naprawdę gdzie podziać. Chcieliby wydać pieniądze, chcieliby cokolwiek, gdziekolwiek wyjść, ale no, brakuje im oferty. Poza teatrem i kinem to w muzyce takiej niszowej właśnie niewiele się dzieje. U mojego kolegi, u Papuga na Podzamczu jest pub, który jest no, malutki, ale i tak przyjeżdżają tam fantastyczne zespoły. Dzięki znajomościom Papuga. W Mieroszowie mój kolega prowadził pub pod Zielonym Kotem, ale niestety on na dniach się zamknie. Wcześniej jego poprzednicy, czyli mój kolega Sowa, którego też serdecznie pozdrawiam, prowadził tam mnóstwo zespołów hardkorowych. Niestety no, na dniach pub pod Zielonym Kotem będzie się zamykał, chyba już po orkiestrze teraz, 27. Nie zapala ci się czerwona lampka, jak właśnie tak wymieniasz kolejne biznesy, kolejne miejsca, które się zamykają, bo jednak, nie wiem, nie ma chętnych oglądać, nie ma chętnych na bycie w takich miejscach dłużej niż kilka wizyt. Ja jeżdżę po Polsce po koncertach i wiem, że to ma sens, choćby w takiej Świdnicy, czy Strzegomiu, już nie mówiąc o Wrocławiu, bo to jest duże miasto, dziesięciokrotnie większe od naszego, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, ale jeżdżę do mniejszych miejscowości, na przykład do takiego Jawora, gdzie jest dużo, dużo mniejsze od Wałbrzycha i tam ekipa z Radia Nadaje, czyli z zespołu Gaga Zielone Żabki, realizuje coś podobnego, co ja chcę realizować. Robią to z powodzeniem, mają mnóstwo ludzi, robią festiwal raz w roku bardzo duży, na którym jest mnóstwo ludzi. Oni oprócz tego, że robią swoją kulturę, to jeszcze ratują zamek, który tam niszczeje. Oni się tym zaopiekowali, zrobili sobie studio radiowe, zrobili potężną salę do koncertów, mają tam pełne, tam imprezy są no, niemalże co tydzień i mają w dużo mniejszej miejscowości niż Wałbrzych naprawdę mnóstwo ludzi, więc nie boję się o to, a jeżdżę po całej Polsce i nie tylko. Okej, Rafał, dobrze, to tak na koniec. Wspominałeś o koncertach, które tam w najbliższych tygodniach, miesiącach się odbędą. Co jeszcze poza muzyką w Domu Kultury? W najbliższym czasie to będą jarmarki i warsztaty i koncerty. Na razie na tym się skupiam do jesieni. No i będę realizował remont, którego jeszcze tam nie ma, ponieważ ja
ponieważ w tych pomieszczeniach... Musisz dostosować to. Tak, miejsce, muszę to dostosować, zrobić zgodnie wszystko i z planem, ale też, żeby zalegalizować to we wszystkich instytucjach. Muszę wszystkie papiery zmielić odnośnie tego. Więc to jest naprawdę ogrom pracy. Ja tak sobie daję czas do jesieni, bo to mamy ponad pół roku na legalizowanie tego. I jesienią Dom Kultury działa. Jesienią, tak, Dom Kultury już ruszy i zapraszam do niego. Zajrzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rafał Żak, twórca Domu Kultury w Śródmieściu Wałbrzycha, był dziś gościem dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Wojnowski.